Dzień dobry, a naszą rozmówczynią jest dzisiaj Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy. Dzień dobry, pani posłanko. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. To jaka będzie odpowiedź Nowej Lewicy i całej Lewicy, całej wszystkich formacji lewicowych na 800+ i na darmowe leki dla dzieci i seniorów PiSu? Odpowiedź pojawiła się w sposób wyprzedzający, ponieważ już 2 lata temu złożyliśmy ustawę o lekach za 5 zł, wszystkich lekach na receptę. Rok temu domagaliśmy się, składając ustawę, systemowej waloryzacji świadczenia 500+, o wskaźnik inflacji, bo naszym zdaniem takie decyzje, waloryzacja, podnoszenie potrzebnych świadczeń socjalnych, to nie powinna być kiełbasa wyborcza, to nie powinno wydarzać się tuż przed wyborami, powinno mieć to charakter systemowy. Tak? Nie żeby powinno, każdy... pani poseł, ale się wydarza, tak już jest, te propozycje są elementem kampanii wyborczej i są kiełbasą wyborczą, nikt tego nie ukrywał. Te hasła, o których pani mówiła, o lekach za 5 zł, no nie przebiły się do opinii publicznej, do świadomości. Pytam o to, co będzie takim sztandarowym hasłem lewicy, z którym lewica będzie chciała przyciągnąć wyborców. Sztandarowym hasłem, z którym od wielu miesięcy jeździmy po Polsce, jest hasło bezpieczna rodzina, bo chcemy, żeby każda rodzina w Polsce czuła się bezpieczna, nie tylko rodzina Morawieckiego, nie tylko rodzina Przemysława Czarnka. I pod tym hasłem kryją się bardzo konkretne postulaty, postulaty, które są złożone jako projekty ustaw w Sejmie. To na przykład darmowy posiłek w szkole dla każdego dziecka, bo dziś 900 tysięcy dzieci w Polsce żyje w ubóstwie, a na pusty żołądek naprawdę bardzo trudno jest się czegokolwiek uczyć. To budowa mieszkań na wynajem, tak żeby młodzi ludzie mogli opuszczać domy rodzinne, zakładać swoje własne rodziny i żebyśmy w końcu mogli przestać narzekać na to, że w Polsce rodzi się zbyt mało dzieci. Nie mają gdzie się one rodzić, bo młodzi ludzie nie mają gdzie zakładać rodzin. To mamy kilka tych punktów, tych filarów, pani posłanko. Chciałem zapytać jeszcze w części internetowej, a jak państwo zagłosują w sprawie ustawy autostradowej, ustawy, która ma znieść opłaty na autostradach państwowych? Tym Sejm będzie się zajmować już w tym tygodniu? No tak, będzie się zajmować w tym tygodniu, ale to jest budowanie domu od dachu zamiast od fundamentów. W Polsce 13 milionów ludzi żyje w gminach, do których w ogóle żaden transport publiczny nie dociera. Fajnie, darmowa autostrada super brzmi, ale do tej autostrady trzeba jakoś dojechać. A czyli poprzecie, czy nie poprzecie? Będziemy analizować tę ustawę i będziemy domagać się wprowadzenia do każdych rozwiązań infrastrukturalnych działań faktycznie przeciwko wykluczeniu. Naprawdę Lewica jest w stanie, byłaby w stanie poprzeć projekt, który wprowadzi dodatkowe samochody i dodatkowe spaliny na drogi? Nie, panie redaktorze, my chcemy patrzeć na każdy projekt z perspektywy naszej walki z wykluczeniem transportowym. Jeżeli ta ustawa nie walczy z wykluczeniem transportowym, czy po kieszeni z budżetu państwa, to na pewno Lewica za tym ręki nie podniesie, ale chcemy wykorzystywać każdą okazję do tego, żeby punktować rząd za to, w jaki sposób nie potrafi doprowadzić autobusu do każdej gminy, czy w jaki sposób osłabia transport kolejowy. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, naszą rozmowę kontynuujemy w radiu internetowym RMF24 i w mediach społecznościowych, tam państwa zapraszam. 12.05 i 45 sekund punktualnie. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk cały czas z nami. Pani powiedziała, że to jest budowanie dachu od domu, a nie od fundamentów. Mowa o autostradach. Ja mam wrażenie, że to nie jest budowanie domu, tylko to jest próba zaczadzenia tego domu. Lewica będzie miała propozycję dla pasażerów kolei, dla tych, którzy korzystają z transportu publicznego? Lewica już ma te propozycje. To nie jest kwestia przyszłości. To jest kwestia wprowadzenia postulatów, o których mówimy od dłuższego czasu. Na przykład chociażby zerowa stawka VAT-u na bilety kolejowe. Inwestycje w transport autobusowy, bo jasne, transport kolejowy trzeba rozwijać, ale do stacji kolejowej trzeba jakoś dojechać z niewielkiej gminy. Ja sama znam wiele osób mieszkających na terenach wiejskich i wiem, jaki to jest problem, kiedy starsza osoba, która nie ma własnego samochodu, musi dojechać do lekarza. To wygląda tak, że żeby umówić się na wizytę, musi pojechać do tego lekarza, więc musi poprosić sąsiada o to, żeby ją podwiózł. Później, żeby tę wizytę umówioną, zabieg czy badania zrealizować, po raz kolejny musi o to prosić, a potem po odbiór tych wyników, bo trzeba to zrobić w gabinecie lekarskim, po raz trzeci musi liczyć na dobrą wolę i wsparcie sąsiedzkie. Świetnie, że to wsparcie się pojawia. Dobrze, że finansujemy nasze wspólnoty lokalne, no ale jednak nie powinno tak to wyglądać, żeby po lekarstwo, do apteki, do lekarza, do szkoły, ale nawet do kina czy do kultury, trzeba było łapać stopa w 2023 roku w samym sercu Europy. Planujecie jakieś hasło, które będzie zbliżone do tego niemieckiego biletu, najpierw za 9 euro, a teraz za 49 euro? Pytam też, no, nie ukrywając, jako formę licytacji z Prawem i Sprawiedliwością na te hasła wyborcze.
To nawet nie chodzi o licytację, ale my, kiedy mówimy o zerowej stawce VAT, to tak naprawdę w sensie efektywnym skutków mówimy o obniżeniu cen biletów kolejowych. I to nie tylko tych biletów, o których było bardzo głośno wtedy, kiedy PKP Intercity je podnosiła, czyli dalekobieżnych, czyli pendolino. Ekspresowych, czyli tak, premium. Bo z nich oczywiście nie wszyscy korzystają w takim sensie codziennym, żeby dojechać do pracy czy do szkoły. Zerowa stawka VAT pozwoliłaby na obniżenie cen biletów regionalnych, przejazdów krótkodystansowych i naprawdę byłaby taką ulgą w portfelu dla wielu osób, które nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nie skorzystać z transportu kolejowego, bo jakoś do pracy czy do szkoły dojechać muszą. Chociaż... To jest także rozwiązanie dobre dla portfeli, ale także dobre dla klimatu, dobre dla ochrony środowiska, bo jak wspomniał pan redaktor, te inwestycje w transport samochodowy prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia nas wszystkich, do zaczadzenia, do zwiększenia ilości smogu i są po prostu nierozsądne. I stoją w zupełnej sprzeczności z tym, w którym kierunku podąża zachodnia cywilizowana Europa. Chciałem panią zapytać, bo wśród tych postulatów jesteśmy właściwie jeszcze długo przed kampanią wyborczą, ale w ogniu tej kampanii, jak dzisiaj się spojrzy na aktywność polityków w regionach, to jest wręcz imponujące. Można byłoby pomyśleć, że do wyborów zostały 4 tygodnie. Państwo mają w swoim programie jeszcze postulat żłobkowego. To miała być, jak rozumiem, w pewien sposób konkurencja dla tego babciowego, wymyślonego przez Donalda Tuska. O co chodzi w tym żłobkowym? Tak, Lewica stoi na stanowisku, że tak jak w języku polskim jest wiele słów, wiele czasowników obok dawać, także budować, chronić, otaczać opieką. Tak, polityka społeczna nie może opierać się wyłącznie na bezpośrednich transferach pieniężnych. Oczywiście one są potrzebne, one są skuteczne, nikt z nich nie chce rezygnować, ale jeżeli mówimy o sposobach, w jaki sposób ułatwić kobietom, matkom przede wszystkim, powrót na rynek pracy, w jaki sposób odciążyć czy pomóc rodzinom w opiece nad dziećmi, to nie możemy opierać się wyłącznie na kwestiach finansowych, bo czy to 500 zł, czyli czy 800 zł, nie jest świadczeniem. Zaraz będzie po prostu wydane, czy to w gabinecie stomatologicznym, czy na prywatny żłobek. Te same pieniądze, które czy to PiS, czy Platforma chcieliby przeznaczyć na transfery finansowe, można przeznaczyć na zapewnienie miejsca w żłobku dla każdego dziecka. W ciągu jednego roku 1000 dodatkowych miejsc w żłobkach jest w zasięgu ręki. I to właśnie publiczne, dobre, blisko miejsca zamieszkania żłobki są tym narzędziem, które pozwoliłoby kobietom złapać oddech, wrócić na rynek pracy i gdyby nie musiały na to wydawać, czy rodziny nie musiały na to wydawać grubych pieniędzy, tak jak to jest dzisiaj, to pomogłoby także to ich portfelom. Rozumiem, czyli nie dystrybucja, a inwestycja. A jak gdyby znaleźli się państwo w jednym rządzie, załóżmy takim rządzie, w którym premierem byłby Donald Tusk i Donald Tusk by powiedział: wprowadzamy babciowe. No to państwo by zagłosowali jako Lewica za tym babciowym, czy przekonywaliby Donalda Tuska do żłobkowego? I co gdyby się nie udało przekonać? To jest świetna sytuacja i my mamy nadzieję do tego, na to, że do takich sytuacji będzie dochodzić, bo o to właśnie chodzi we wspólnym rządzie, do którego się szykujemy po wygranych wyborach, żeby ze sobą rozmawiać i się przekonywać. My będziemy stać na stanowisku, że najpierw inwestycje w miejsca w żłobkach, bo żeby te 1500 zł, które rodzina dostanie do ręki, można było wydać na miejsce w żłobku, czy w ogóle w coś zainwestować, to te żłobki muszą być, muszą te miejsca funkcjonować, musi być kadra, która się dziećmi zaopiekuje, tak, żeby to nie było... I Platforma na to przyjmijmy, idźmy w tę hipotetyczną sytuację i Platforma na to odpowie: dobrze, macie jako Lewica rację, miejsca w żłobkach są niezbędne, ale obiecaliśmy babciowe, które wbrew nazwie wypłacimy mamom i damy im 1500 zł i to jest nasz priorytet. Pytam o to, bo zastanawiam się, jak koalicyjnie jesteście w stanie się posunąć, pójść na kompromis. Jak daleko? Zapewniam pana redaktora, że takie spory to będą spory, które będą miały charakter konstruktywny. To znaczy żaden rząd demokratycznej opozycji nie rozbije się czy nie rozsypie się o to, że będziemy spierać się, które rozwiązanie jest nie tyle lepsze, co bardziej priorytetowe. I jeśli przekonamy naszych koalicjantów, że najpierw inwestycje w żłobki, a później bezpośrednie transfery, świetnie. W tym wypadku to kwestia priorytetów, ale w wypadku aborcji... Na przykład to kwestia zupełnie odmiennych stanowisk.
W przypadku aborcji oczywiście tutaj dlatego tak ważne jest, żeby Lewica miała jak najwięcej szabli we wspólnym demokratycznym rządzie, że tylko Lewica od lat, od dekad jest w tej kwestii konsekwentna. Aborcja na żądanie kobiety i tylko kobiety do 12 tygodnia powinna być dostępna, legalna, finansowana przez NFZ i żadna klauzula sumienia, żadne widzimisię, czy to biskupa, czy lekarza, czy polityka nie powinny odbierać kobiecie i tylko kobiecie prawa do decydowania o tym, czy i kiedy chce zostać matką. To jest zdecydowane nasze stanowisko i my tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Tak zwany pseudokompromis aborcyjny już mieliśmy i ten kompromis aborcyjny doprowadził do sytuacji, w której jesteśmy dziś, kiedy Trybunał Julii Przyłębskiej w zasadzie zalegalizował w Polsce tortury, bo obowiązek donoszenia ciąży i patrzenia na to, jak dziecko umiera, bo nie jest w stanie samodzielnie przeżyć, to jest tortura i do tej tortury, do faktu, że ona była możliwa do zalegalizowania, doprowadziły także lata pseudokompromisu aborcyjnego. Nie ma powrotu. Mieliśmy, pani posłanko, dwa przykłady. Pierwszy taki, w którym pani twierdzi, że byłoby łatwo o porozumienie i doszłoby do merytorycznej dyskusji, mowa o priorytetach w polityce społecznej. I drugie, no, fundamentalna niezgoda wśród ugrupowań opozycyjnych co do podejścia w sprawie aborcji. Proszę was, chociaż słowo proszę powinno częściej mi przechodzić przez usta, mówił w piątek Włodzimierz Czarzasty, podpiszmy porozumienie dotyczące współpracy po wyborach. Dlaczego takiego porozumienia nadal jeszcze nie ma? To porozumienie my uważamy jako Lewica, wyszliśmy z inicjatywą takiego porozumienia, uważamy, że to porozumienie jest niezbędne, że to porozumienie jest konieczne i to porozumienie powinno być w interesie wszystkich ugrupowań opozycyjnych, a już w szczególności tych, które przez wiele miesięcy mówiły, jak ważna jest współpraca i dążyły do jednej wspólnej listy opozycyjnej. Tej listy nie ma, my to rozumiemy, rozumiemy decyzję naszych partnerów, którzy tej listy nie chcieli, ale uważamy, że... Którzy partnerzy nie chcieli tej wspólnej listy, pani poseł? No to nie jest żadna tajemnica, to znaczy zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe, jak i Polska 2050 mówiły jasno, że mają inną koncepcję i nie chcą iść na jednej wspólnej liście, na co Donald Tusk odpowiadał, że jeżeli nie wszyscy razem, no to Platforma idzie osobno. Jest jak jest, my tą sytuację szanujemy i rozumiemy, ale uważamy, że wyborcy, którzy cenią i liczą sobie, liczą na współpracę ugrupowań opozycyjnych, zasługują na to, żeby jeszcze przed wyborami to zobaczyć... Co stoi na przeszkodzie? Bo jakby się na to, jak na to w deklaracjach rzeczywiście są państwo zgodni, że będą państwo współpracować po wyborach i próbować tworzyć wspólny rząd. Co stoi na przeszkodzie, żeby to sformalizować na piśmie? Z całą pewnością na przeszkodzie nie stoi Lewica i brak dobrej woli czy inicjatywy, bo z taką inicjatywą wyszliśmy. Kto stoi? Co stoi na przeszkodzie? Nie chcę wytykać palcami, dlatego że uważam, że niezależnie od tego, jakie tu przeszkody jeszcze są, kto się zastanawia, kto się waha, my to rozumiemy, rozumiemy, że czasami potrzebny jest czas, ale jestem głęboko przekonana, że wszystkie przeszkody jesteśmy w stanie wspólnie pokonać, bo stawka jest niezwykle wysoka. Tu nie chodzi o ego tego czy innego polityka. Tu chodzi o to, żeby wysłać jasny sygnał do wyborców opozycji i nie tylko, że jesteśmy gotowi zawalczyć o Polskę, że jesteśmy gotowi wygrać i że wiemy, po co chcemy odbić władzę z rąk Prawa i Sprawiedliwości. My na Lewicy wiemy i wierzymy głęboko w mądrość naszych partnerów z demokratycznej opozycji, że wiedzą albo już wkrótce dojdą do takiego samego przekonania. Myśli pani, że w tych nadchodzących wyborach więcej będzie wyborców zadowolonych z rozszerzania programów społecznych i dystrybucji pieniędzy bezpośredniej, mówię o 800+, czy będzie więcej tych niezadowolonych, którzy powiedzą dość dalszego odkładania, czy też drenowania naszych budżetów na koszt programów społecznych, które nie są inwestycją, no tylko w tym wypadku są głosem wyborczym. Kiedy spotykamy się z wyborcami nie tylko opozycji, ale także Prawa i Sprawiedliwości podczas objazdów, wizyt w terenie, na targowiskach, na ulicach, to bardzo często słyszymy takie historie, kiedy opowiadają, że 500 zł, no fajnie, dostają 500 zł, ale po pierwsze, te 500 zł dziś już nie jest warte 500, tylko 300. Po drugie, wystarczy jedna wizyta. Tylko ja pytam o tych ludzi, którzy nie dostają 500 zł, ani nie dostają 800 zł, nie korzystają z darmowych leków, bo mają więcej niż 18, i mniej niż 65 lat, nie mają samochodów i poruszają się komunikacją zbiorową. Co z nimi? Czy ich jest więcej, czy być może spodziewają się państwo, że ich złość też bardziej się uaktywni w tych wyborach? To, co próbuję powiedzieć, panie redaktorze, to, że
Tu nie ma takiego wyraźnego podziału między jedną a drugą grupą Polaków. To nie jest tak, że te osoby, które otrzymują 500+, są uszczęśliwione i uważają, że tak właśnie powinno wyglądać państwo, że daje 500 zł czy 800 zł, a potem mówi rać sobie człowieku sam, bo nic więcej od nas już nie otrzymasz. Zarówno te osoby, które korzystają z transferów, ze świadczeń socjalnych, jak i te, które nie korzystają z różnych powodów, doskonale i coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że państwo opiekuńcze nie jest tylko od dawania, jest także od budowy, od otaczania ochroną, od tworzenia systemu bezpieczeństwa, systemu sprawnie działających usług publicznych, szkół, w których nie brakuje nauczycieli, psychiatrii dziecięcej, czy nie tylko dziecięcej, do której nie trzeba czekać. Oczywiście, diagnoza jest tutaj jasna, no. Tylko zastanawiam się, czy będzie... To jest to, co łączy różne grupy Polek i Polaków i jestem przekonana, że ten gniew na to, że nie korzysta się z wielkiej cywilizacyjnej szansy, jaką są na przykład środki europejskie, żeby taką budowę, takie silne, nowoczesne państwo dobrobytu zbudować, to będzie to, co połączy wyborców z różnych środowisk i oni, jeśli tylko zobaczą, że opozycja jest gotowa do przejęcia władzy, jest w stanie współpracować, pójdą na wybory i dadzą czerwoną kartkę obecnym rządom. Oczywiście ja nie staram się wprowadzić takiej dychotomii, że po jednej stronie są osoby korzystające, beneficjenci 500+, którzy bronią go jak niepodległości i ci, którzy nie korzystają i mają za złe, że dokładają się do tego systemu. Nie. Rozumiem, że to nie tak przechodzi ta granica, natomiast no też patrząc, obserwując swoje otoczenie, widzę, że jest grupa pokoleniowa w pokoleniu 25-30-35-latków, którzy jeszcze nie założyli rodzin, którzy jeszcze nie mają, ale nie, z różnych powodów nie założyli, nie chcą, nie mogą, nie wchodząc w dywagacje. W nich złość jest bardzo duża w tym pokoleniu. Tak, przy czym to nie jest złość na ich rodziców czy na ich dziadków. Nie, to jest złość na konstrukcję systemu. To jest złość na to, że od wielu dekad żaden z rządów prawicy nie potrafił poradzić sobie z kryzysem mieszkaniowym. To jest żal za to, że prześcigają się różne ugrupowania w dopłatach dla deweloperów i banków, zamiast zbudować mieszkania, które byłyby dostępne, które można byłoby wynajmować bez brania kredytu na 30 lat. Czy jak bez chcą państwo jako Lewica wysłać tym ludziom sygnał, że oni będą przez opozycję zaopiekowani? Że ludzie pracujący, o których i państwo często mówią i mówili 1 maja i o których mówił Donald Tusk, że ci ludzie staną się w końcu, będą w orbicie zainteresowania ewentualnej przyszłej władzy. Oni są w orbicie naszego zainteresowania, dlatego jako priorytetowy traktujemy program budowy niedrogich mieszkań na wynajem dobrej jakości. Dlatego wywalczyliśmy zagwarantowanie pieniędzy na budowę takich mieszkań w Krajowym Planie Odbudowy. Dlatego domagamy się podwyżek, 20% podwyżek w budżetówce, ale upominamy się o godne płace, nie tylko płacę minimalną, bo świetnie, że płaca minimalna rośnie, ale przecież są ludzie, którzy zainwestowali w swoją edukację, w swój rozwój i oni nie chcą iść do pracy cennej, ważnej, takiej jak chociażby oświata, za płacę minimalną, choć chętnie pracowaliby w tych zawodach, gdyby mogli zarabiać więcej. Mówimy o otoczeniu ochroną pracowników i pracownic, bo wie pan, panie redaktorze, to jest tak, że dziś, kiedy coś się dzieje, nie wiem, kiedy widzimy, że ktoś kogoś okrada na ulicy, możemy zadzwonić na policję, ale kiedy pracownik sam czuje się okradany, czuje się krzywdzony, otrzymuje umowę śmieciową w miejsce, w której umowa o pracę powinna się znajdować, to nie ma takiej możliwości, żeby po prostu zadzwonić do Państwowej Inspekcji Pracy, żeby ta Państwowa Inspekcja Pracy przyszła i tę umowę natychmiast... Będę pani poseł brutalnie szczery. Jestem 30-latkiem, ale gdybym był 30-latkiem z tym założeniem, że nie korzystam z programów społecznych, nie mam samochodu, to prawdę mówiąc, z tego, co pani przed chwilą powiedziała, nie usłyszałbym, w jaki sposób jako pracownik odkładający dużą część swojej pensji do budżetu zostanę doceniony przez Lewicę. Z tego budżetu zostaną zbudowane mieszkania współfinansowane z budżetu państwa, które można będzie wynająć bez konieczności brania kredytu. Moim zdaniem, z moich kontaktów z młodymi ludźmi, to jest dość istotna deklaracja. Tak, tych wkraczających na rynek pracy, tak. Tych około 30 już pewnie nie.
pracujący. Jeżeli ktoś decyduje się na założenie rodziny i po urodzeniu dziecka idzie na urlop macierzyński, to znam kobiety, które bardzo chciałyby wiedzieć i mieć pewność, że po powrocie z tego urlopu macierzyńskiego nie będą miały niższego wynagrodzenia niż koledzy czy koleżanki, nie będzie groziła im utrata pracy. Dziś niestety także w prywatnych firmach nie ma takiej gwarancji. Dlaczego? Dlatego właśnie, że chociażby Państwowa Inspekcja Pracy nie jest wyposażona w odpowiednie narzędzia, żeby nie dopuszczać do wyzyskiwania, krzywdzenia i łamania praw pracowniczych. Ustawy Lewicy chcą to zmienić, wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy z całą pewnością to zmieni. I nie wiem, z kim ma pan redaktor do czynienia i prowadzi takie rozmowy, ale ci pracownicy, te pracownice, matki dyskryminowane chociażby w Kauflandzie za to, że skorzystały z urlopu macierzyńskiego, które dziś otrzymują niższe wynagrodzenia niż koledzy, koleżanki, którzy z takich świadczeń nie korzystali, z całą pewnością czekają na takie rozwiązania. Tak, jak najbardziej, to też mówiąc wprost, rozmawiam też z ojcami, idąc w drugą stronę, którzy chcieliby spędzić więcej czasu na tacierzyńskim albo mieć możliwość wymiany z partnerką urlopu wychowawczego, tego macierzyńskiego, i nie mają takiej możliwości. Mają 2 tygodnie i to jest to, co mogą wykorzystać. Im naprzeciw wyszła Unia Europejska, Komisja Europejska i dyrektywa Work-Life Balance. I świetnie, że ta dyrektywa została, co prawda rok później niż miała, została wdrożona także w Polsce. Ale nawet podczas wdrażania tej dyrektywy rząd Prawa i Sprawiedliwości potrafił to, mówiąc kolokwialnie, schrzanić, bo nierówno traktuje urlopy, z których korzystać mogą matki, i urlopy, z których korzystać mogą ojcowie. Wynagrodzenie na takim świadczenie, na takim urlopie ojcowskim będzie po prostu niższe niż macierzyńskim, co sprawi, że z tego opiekuńczego urlopu nadal korzystać będą przede wszystkim matki, a no, każda rodzina usiądzie, policzy, sprawdzi sobie budżet, więc nawet dobre rozwiązania europejskie rząd polskiej prawicy potrafi popsuć pomimo alarmów, pomimo sygnałów zarówno opozycji, jak i strony społecznej. Więc tak, rozwiązania dla młodych rodzin, dla tych, którzy już założyli rodzinę, już pracują, dla tych, którzy wchodzą na rynek pracy. Mówimy tutaj o młodych dorosłych, ale przecież ludzie, którzy opuszczają dziś system edukacji po jego przebiegu, wiedzą, jak założyć biznes, ale już nie wiedzą, jak założyć związku zawodowego. Mhm. Koniecznie wiedzą, jak chronić się przed wyzyskiem i krzywdą na rynku pracy. Więc zejdźmy piętro niżej, wprowadźmy do szkół, do systemu edukacji taką z prawdziwego zdarzenia edukację pracowniczą. Na to także młodzi Polacy i młode Polki czekają, żeby móc odnaleźć się w tym dorosłym świecie. To przy młodych ostatnie zdania, pani posłanko. Było badanie przeprowadzone przez Konrad Adenauer Stiftung i Indikator Centrum Badań Marketingowych. Przez Adama Kądzielę były te badania tworzone. One sprawdzały preferencje wyborcze i światopoglądowe młodych Polaków w wieku 18, jeśli się nie mylę, 29. Z nich wynika wprost, że wśród młodych poparcie dla szeroko rozumianej lewicy oscyluje wokół 10% i że te hasła, które dla lewicy są najważniejsze, jak chociażby polityka aborcyjna, jak kwestia dostępu do rekreacyjnej marihuany, kwestia związków partnerskich, młodzi są na drugim biegunie względem lewicy. Ja oczywiście do wszystkich badań podchodzę z pokorą i z szacunkiem. Sama wywodzę się ze środowiska badaczy, badaczek społecznych. Ale natomiast... to jeśli ma pani wątpliwości do tego badania, to proszę bardzo, w sensie... Już o tym mówię. To znaczy one rzeczywiście niezwykle odstają od wszystkich innych znanych nam danych. To znaczy jeżeli ponad 60, czasami ponad 70% Polek i Polaków, a w szczególności młodych, we wszystkich możliwych badaniach i sondażach deklaruje, że popiera legalizację aborcji do 12 tygodnia ciąży. Jedynym ugrupowaniem jest, które wprost od dawna to mówi, jest lewica. To nie ma takiej możliwości, żeby tak to poparcie się... Czy to jest, czy w pani ocenie to młode pokolenie jest bardziej progresywne, czy bardziej konserwatywne? Ja wiem, że to jest duże uproszczenie, ale takiej diagnozy byśmy potrzebowali na koniec. Jasne. Uważam, że jest bardziej progresywne, zdecydowanie bardziej niż polska polityka, w szczególności młode kobiety. Młode kobiety widzą zagrożenia związane z polityką klimatyczną, młode kobiety chcą bezpiecznych wszelkich praw reprodukcyjnych, ale młode kobiety chcą też właśnie opiekuńczego państwa, które będzie stawiało na nie tyle na socjal, co na właśnie opiekę o charakterze systemowym. Budowę mieszkań, budowę żłobków i bezpieczeństwo w takim sensie materialnym. To są młodzi ludzie, dla których dwie nogi, noga wolnościowa, noga praw człowieka i noga bezpieczeństwa materialnego jest równie ważna. I klimatycznego. O tym wszystkim mówiła posłanka Nowej Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.